Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, z naszej księgarni, znaczy z księgarni Michała, ale mówię naszej, bo są tu nasze książki, no i wszyscy czytelnicy czują się tutaj, ja rozumiem, jak u siebie. A na pewno jest tu sympatycznie. Proszę Państwa, chciałem Ci pokazać nową naszą książkę, niezwykłą, o której myślałem od wielu lat i planowałem jej wydanie, ale jakoś się nie składało. Trudno powiedzieć dlaczego, to jest tekst źródłowy, jeden z nielicznych tekstów źródłowych do wojen kozackich, tekst napisany przez żydowskiego historyka Natana Hanowera, który zatytułował tę swoją książeczkę Yavin Metzula, Bagno głębokie. Natan Hanower był kabalistą, mędrcem, kupcem, łączył w sobie wiele funkcji i opisuje tutaj, proszę Państwa, wyjście Żydów wraz z oddziałami Jeremiego Wiśniowieckiego z Ukrainy i ucieczkę Żydów zasławskich przed kozakami Chmielnickiego. Opowieść ta pełna jest drastycznych opisów, nieznanych faktów. Napisana jest oczywiście językiem archaicznym. Jest też to tekst głęboko symboliczny, z którego wynika wprost, że wojna z Chmielnickim była przez Natana Hanowera interpretowana jako zapowiedź przyjścia Mesjasza. To wszystko jest dostępne w formułach kabalistycznych, które Natan Hanower tutaj wyjaśnia. Dla nas jest to o tyle ważne, proszę Państwa, że dożyliśmy takich czasów, kiedy historycy żydowscy próbują usprawiedliwiać Chmielnickiego i to, że te pogromy, których kozacy dokonali na Ukrainie, to one nie były takie straszne. To się ciągnie już lat parę, około 20. Źródło, które właśnie wydałem, czyli Bagno Głębokie, jest dezawuowane, jego wartość jest obniżana, natomiast nikt go nie wydaje. Nikt go nie wydaje w języku polskim, być może w innych językach ono jest dostępne, natomiast w języku polskim było wydane ostatni raz w XIX wieku. Uważam, że warto tę książeczkę przypomnieć. Taka mnie spotkała kiedyś przygoda, kiedy jeszcze nie myślałem o tym, że będę wydawał inne książki niż swoje. Wdałem się w dyskusję z pewnym pasjonatem historii, no, że to trochę dziwne, że teksty źródłowe do wypadków tak istotnych i ważnych jak wojna kozacka nie są wydawane, omawiane, eksponowane. Ja rozumiem, że tekst Natana Hanowera ma ten specyficzny rys, tak, jaki cechuje kronikarzy żydowskich, no ale to nie zmienia faktu, że jest to tekst źródłowy, że jest to tekst naocznego świadka. I ów pasjonat historii, chyba też historyk z wykształcenia, powiedział mi, a to niech pan sam wyda. No to proszę Państwa, wydałem, oto jest, w naszej serii z Białą Sową, czyli małe książki o wielkich sprawach, z piękną okładką, którą zaprojektował Tomek Bereźnicki, który projektuje okładki do całej tej serii. Jest to edycja na podstawie XIX-wiecznego wydania ze wstępem Meyera Bałabana, proszę Państwa, wybitnego żydowskiego historyka zajmującego się problematyką gmin żydowskich w Rzeczpospolitej. Wstęp jest krytyczny. Meyer Bałaban nie szczędzi gorzkich słów pod adresem Natana Hanowera. Natomiast proszę Państwa, ta książka ma dla nas wartość podstawową, to znaczy ona mówi jak było, tak? Nie ma odwołania, bo poza krytyką historyków żydowskich nie przypominam sobie żadnego tekstu, który by się do Natana Hanowera odniósł, a on sam, jego praca jest cytowana dość oszczędnie w rozmaitych opracowaniach i tekstach, w artykułach dotyczących wojen kozackich. Natomiast, żeby ktoś się za to wziął krytycznie, to już nie. No ja tego nie zrobię, bo ja jestem tylko wydawcą, mam bardzo ograniczone możliwości. Natomiast, proszę Państwa, oddaję do Państwa rąk ten niezwykłą relację, zapis wspomnień i wędrówki
żydowskiego mędrca, który wraz z armią, wraz z oddziałami księcia Jeremiego Wiśniewieckiego przedostaje się przez płonącą Ukrainę, opisuje pogromy w Zasławiu, w Połonnem, znęcanie się kozaków nad ludnością polską i żydowską. Wiąże to wszystko z żydowskim mesjanizmem i pisze również o dalszych losach Żydów, którzy się z Ukrainy wydostali. Sam Nathan Hanover zmarł na Morawach. Inni jego współbracia, współziomkowie, współwyznawcy zawędrowali jeszcze dalej, zostawiając za sobą tą ziemię, na której się urodzili i wychowali, czyli Ukrainę. Zostawiając za sobą też i za nami, proszę Państwa, może przed nami, różne konteksty, których dzisiaj nie czytamy, natomiast pojawiają się inne konteksty, o których tutaj wspominałem, na które się napotykamy, na które wręcz wpadamy, że ktoś nam próbuje tłumaczyć tę historię inaczej, że może to nie było tak, prawda, że może konflikt na Ukrainie nie dotyczył Żydów w takim stopniu, jak to sobie Nathan Hanover wyobrażał, prawda, że może pogromy dokonywane przez kozaków nie miały wymiaru gospodarczego, prawda, ani tylko religijny, a może polityczny, tak. Natomiast nie chodziło o to, co ja sugerowałem wielokrotnie, żeby zlikwidować, a także inni autorzy, żeby zlikwidować sieć pośredników żydowskich, sieć bankierów żydowskich na Ukrainie i ten obszar udostępnić komuś innemu, prawda? Że to może było zupełnie inaczej i w ogóle nie ma o co kruszyć kopii. No więc sprawdźmy, jak było, prawda? Przeczytajmy kronikę Nathana Hanovera, Bagno głębokie, Yavein Metzula, do czego serdecznie Państwa zachęcam i mam nadzieję, że będziemy do tej książeczki jeszcze nieraz tutaj w czasie tych pogadanek wracać. Bardzo dziękuję. Książka do nabycia w naszym sklepie basiakniedźwiedź.pl.